Dzień dobry, jak miło się. Dzisiaj nie będę sama. Czekamy na naszego gościa. Wioletta Aronowska tutaj za chwilkę do mnie zapewne dołączy. Włączyłam się jednak, bo za chwilkę nas tutaj z aplikacji mogłoby wyrzucić. Co chciałam powiedzieć? Więc organizacyjnie, tak, to jest to słowo. Więc organizacyjnie, tytułem wstępu, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym rozwojowym live'ie na transmisji, na kanale Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj, gdzie rozmawiamy sobie o naszych pasjach, o naszym powołaniu, o naszej misji życiowej, o naszych motywacjach, o naszym często problemach życiowych, często sytuacjach, w których się znajdujemy. I na tych transmisjach przez ostatnie dni bardzo, bardzo intensywnie poruszamy temat zmian, temat marzeń, temat, który zwykle z początkiem roku bardzo, bardzo nas pasjonuje, pociąga za sobą bardzo dużo postanowień, ale później coś się z nami dzieje takiego, że wracamy do starych nawyków, wracamy do starej naszej postawy, do starego naszego życia, do starej naszej wersji siebie. I mam nadzieję, że nasze transmisje tutaj, gdzie ten temat marzeń poruszamy, już jesteśmy w lutym, a ciągle w nim jesteśmy. Mam nadzieję, że to nam wszystkim pomaga w tych naszych postanowieniach i w tym takim przebudzeniu się do marzeń wytrwać dłużej. I ja właśnie nie tylko wytrwać, ale nabrać takiej postawy, nabrać tego do naszego życia, jako nasza postawa, że marzenia są ważnym obszarem w naszym życiu, że nie są tylko chwilowymi jakimiś tam kaprysami z nowym rokiem, ale że stają się naszym DNA. Wioletka tutaj do mnie pisze, nie mogę uruchomić. Nie wiem dlaczego. Także ja dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że nasz gość do nas dołączy. Chwileczkę jeszcze tylko, spróbujemy się tu jakoś zorganizować. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych przeciwności większych. Często mamy takie przygody z tymi aplikacjami, że mnie już to po prostu śmieszy. No, mam nadzieję, że jednak Wioletka dołączy. Ja tutaj będę z wami do tego czasu. Możemy się tutaj zbierać, zapraszać znajomych. Mam nadzieję, że ta transmisja z naszym gościem jednak się odbędzie i wszystko pójdzie sprawnie. Otwórz się na zmiany. Słuchajcie, to nie jest przypadkowy tytuł. Otwórz się na zmiany. Myślę, że bardzo, bardzo może nas wszystkich zainspirować, ponieważ bardzo często jest tak w naszym życiu, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, że jesteśmy w jakimś etapie naszego życia, w którym jakby długo, długo nam długo, długo tkwimy. Często bywa tak, że nie jest to najlepsza sytuacja w naszym życiu i że nie jest to etap, w którym chcemy być długo. Natomiast dziwne okoliczności wpływają na to, że jednak tkwimy latami, czasami latami w jakiejś sytuacji, na jakimś etapie swojego życia i właśnie nie wiemy sami dlaczego. Na tym etapie, dlaczego tkwimy w tej sytuacji, choć chcemy coś zmienić, chcemy z niej wyjść, ale nie wiemy nawet często sami, dlaczego w niej pozostajemy przez lata. Tak więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy i Wioletka Aronowska, nasz gość, mam nadzieję, że dołączy, trzymajcie kciuki. Nam o tym opowie, jak to jest u niej, bo jest na wielkim życiowym etapie akurat. Pozwólcie, że tylko tutaj don't have. Już momencik. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Mam nadzieję, że wszystko tu się odbędzie. Jeśli nam się nie uda poprzez tę aplikację, to za chwilkę włączymy się przez Zoom, więc transmisja na pewno się odbędzie. Gdyby się okazało, że
że tutaj nasz gość nie będzie mógł wejść poprzez tę aplikację, to bądźcie z nami, bo za chwilkę uruchomimy transmisję poprzez inną aplikację Zoom. Tak więc myślę, że jakoś rozwiążemy tę sytuację. No się okazuje, że nie każda przeglądarka akceptuje. Jeszcze tylko spróbujemy zmienić przeglądarkę i zobaczymy i podejmiemy decyzję, czy jesteśmy. Tymczasem zobaczę. Och, te sytuacje. Tylko trudne sytuacje rozwijają, słuchajcie. Tylko trudne sytuacje rozwijają. Mnie te wszystkie aplikacje do prowadzenia transmisji tak rozwijają w cierpliwości. Rozwijają w cierpliwości bardzo. No i dlaczego nie mogę? Jeszcze chwileczkę zobaczymy, czy się uda przez inną przeglądarkę i będziemy decydować, co dalej. No, nikt się nie spodziewał takiej sytuacji. No już po prostu. W międzyczasie, jak poczekamy, czy się nasz gość zdoła tutaj zalogować, zaproszę wszystkich na rozwojową kawę, bo to już dzisiaj, w każdy piątek o godzinie... Każdy piątek o godzinie 18 spotykamy się na rozwojowej kawie. Jest to spotkanie w tym momencie w aplikacji Zoom. Będziemy dzisiaj dowiadywać się, uczyć się, przeformułowywać nasze marzenia. Będziemy się uczyć określać nasze marzenia, żeby spełniały pewne warunki, które mówią wszyscy wielcy ludzie, czyli wszyscy w sensie takim, że wszyscy, którzy robią wielkie rzeczy, którzy spełniają swoje nawet największe marzenia, wskazują nam pewne rzeczy, które warto robić, żeby pomóc tym naszym marzeniom się spełniać w naszym życiu, żeby pomóc sobie spełniać te marzenia, więc warto poznać te wskazówki, które przyczyniają się do tego, że te nasze marzenia jednak nie pozostaną w sferze marzeń, ale uruchomią się w naszym życiu. Dzień dobry, widać, słychać wszystko dobrze. Ja jestem, Madzia pisze, to wszystko przez ten śnieg, piękny skądinąd, tak. No, najpierw był to biały puch, wszyscy pamiętam na Facebooku, robili bałwana, rzucali się śnieżkami, zachwycali się, a potem im dłużej, to tym trochę nam się zmienia ta perspektywa, ale jednak warto wytrwać, że jest to biały puch. Dzień dobry, cieszę się bardzo, że jesteśmy tak licznie, natomiast czekamy na naszego gościa i są cały czas problemy z tym, żeby Violetka Aronowska mogła do nas dołączyć. Jeśli nam się nie uda poprzez tę aplikację, to bądźcie z nami, bo za chwilę przeniesiemy się na aplikację Zoom, bo się tak łatwo nie poddajemy. Bo się tak łatwo nie poddajemy, nie ma tak łatwo z nami, nie? Nie ma tak łatwo z nami. Więc słuchajcie, zapraszam na rozwojową kawę o godzinie 18. Można sobie wygooglować to wydarzenie, też zamieszczam posty bardzo liczne o tym wydarzeniu. Rozwojowa kawa to są spotkania kobiet wspierających się w rozwoju, ale nikogo nie dyskryminujemy. Zapraszamy również mężczyzn, kto potrzebuje się spotkać, porozmawiać, kto potrzebuje, nie wiem, porozmawiać o swoich marzeniach, o swojej motywacji,
To zapraszam. Dobrze, już mam informację, że nie wejdzie, więc bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście. Bardzo zapraszam wszystkie osoby zainteresowane, a myślę, że warto tę transmisję, na tej transmisji z nami być. Zapraszam, za chwilkę przeniesiemy się na aplikację Zoom i będzie tutaj, myślę, że już nie będzie takich problemów, że przez aplikację Zoom uda nam się połączyć. Więc dziękuję, że jesteście. Będę się wyłączać, bo przeniosę się po prostu na Zoom i za chwilkę nasza transmisja, mam nadzieję, że będzie. Dołączcie do nas, bo naprawdę to daje niesamowite pobudzenie w życiu. Takie, wiecie, karmienie się takim słowem, taką motywacją, taką wiarą, karmienie się sobą nawzajem, pozytywną energią, wszystko to nam się później potęguje. Więc pozytywne rezultaty pozostają z nami nie tylko do zakończenia transmisji, ale także na cały dzień. Często to słyszę, więc jest to niesamowita wartość. Także zapraszam na. Zapraszam za chwilkę na transmisję w aplikacji Zoom. Tutaj na tej stronie wcześniej. O, jest! Chyba jest. Nie, jest! Niesamowite! Jest, jednak jest. Popatrzcie w ostatniej chwili, jakie to są emocje, jak po prostu w sporcie. Słuchajcie, jak w sporcie. Jest. Dzień dobry, słychać mnie? Zaraz się dowiemy, ja Ciebie słyszę, to jest po prostu niesamowite. W ostatniej chwili już dotykałam ekranu, żeby wyłączyć. Dzień Ja dobry, już dzień dobry. dzień dobry. Ja już traciłam nadzieję, bo mówię, co, jak to jest psotne wszystko, że czasami się kłody pod nogi pojawią, ale jak to mówią, jak ci się pojawiają kłody pod nogi, to zbuduj z nich molo. Także przepraszam za spóźnienie, ale sprzęty, internety i to tak, o, nie zawsze po naszej myśli się w życiu ułoży. Tak. Czasami to bywa taki po prostu test naszej wytrwałości, tak? Jak bardzo nam zależy, jak bardzo nam zależy, nie? Wioletka, bardzo się cieszę, że jednak ci się udało. Dziękuję wam, że jesteście. Niektóre osoby pewnie wyszły, bo już mówiłam, że już wyłączam, tak więc trochę mi przykro z tej sytuacji, ale no, takie okoliczności czasami. Natomiast bardzo, bardzo się cieszę z tego, że przyjęłaś zaproszenie, z tego, że pojawiłaś się w wspólnym szkoleniu. O, byłyśmy na szkoleniu w Warszawie, gdzie zajęłam miejsce, usiadłam i kobieta przede mną odwróciła się do mnie i obdarzyła mnie uśmiechem. I już wtedy wiedziałam, że ta kobieta, już wtedy wiedziałam, w tym ułamku sekundy wiedziałam, że ta kobieta będzie częścią mojego życia. Po tym uśmiechu, po tym wyrazie twarzy, po tej dobroci, którą mnie obdarzyłaś, odwracając się do mnie i się witając, bo chyba się spóźniłam na to szkolenie, to wiedziałam, że będziesz częścią mojego życia i bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że jesteś od tych kilku lat częścią mojego życia, za to wszystko, za te długie telefony, za te rozmowy właśnie, za te spotkania, za to, że możemy budować siebie nawzajem. I słuchajcie, tym bardziej właśnie dzisiaj chciałam się, już się Wioletką z wami dzieliłam, ale cieszę się bardzo, że mogę się jeszcze raz podzielić jej mądrością, wiedzą, niesamowitą życiową odwagą, ale również tym, że masz taką też odwagę do rozmawiania o trudnościach w życiu. Że nie wiecie, my często łatwo nam się mówi o czymś, co fajnie, co nam się udało, co dobrego robimy w życiu, a trudniej nam przechodzi przez gardło przyznanie się do jakichś trudnych sytuacji, że jesteśmy właśnie w jakichś trudnościach, że jesteśmy gdzieś na rozdrożu. Ty masz taką odwagę i ty też, wydaje mi się, że to jest niesamowita wartość, że dzielisz się tym z ludźmi, że w życiu bywa trudno i rozmawiajmy o tym.
Tak. Powiedz, Wioletka, jak to jest u Ciebie, bo jesteś dzisiaj w specyficznej życiowej sytuacji, sytuacji, w której bardzo, bardzo długo byłaś na pewnym etapie swojego życia, byłaś w pewnym miejscu, w którym no, latami, przez długie lata byłaś. Opowiedz trochę o tym, co się dzieje teraz u Ciebie. Dziękuję Ci, Dorotka, za wszystkie te miłe słowa, które mi tutaj powiedziałaś. Tak, oczywiście już nasze losy splotły się jakiś czas temu i to wszystko idzie w dobrym kierunku. I bardzo się cieszę z każdego dnia i z tego, że mogłam Cię poznać, bo jesteś wyjątkowo, niesamowicie wspierającą osobą. Co się u mnie dzieje? Właśnie to jest taki specyficzny moment i też się zastanawiałam, bo najłatwiej byłoby mi się tutaj połączyć, jak już wszystko sobie poukładam, jak wszystko będzie idealnie, jak będę zadowolona, bo wszystko będzie no, super ekstra. Ale właśnie zrozumiałam, że my wiecznie czekamy na ten idealny moment, że wiecznie wydaje nam się, że jak będę gotowa, jak wszystko podopinam, jak już wszystkie rozumy posiądę, to dopiero wtedy zrobię to czy tamto. A okazuje się w życiu, że nigdy nie ma idealnego momentu. Nigdy. I zawsze okazuje się tak, że zawsze możemy się czegoś jeszcze douczyć. Pojawiają się nowe okoliczności, nowe zdarzenia, nowe pomysły. Więc tak na 100%, na 120% nigdy nie jesteśmy przygotowani do zmian. Więc nawet to moje spotkanie dzisiaj jest w trakcie tworzenia jakby mojej przyszłości. Każdy dzień nasz jest tworzeniem nowego jutra. Ja mam taką opaskę. Nie jest to może jakaś złota, piękna opaska, tylko właśnie taka luzacka troszeczkę. I mam tutaj taki napis: dzisiaj to twoje, wczorajsze jutro. I tak to zdanie do mnie trafiło. No, dzisiaj to twoje wczorajsze jutro. Dzisiaj to twoje wczorajsze jutro. Czyli to, co się dzieje dzisiaj, za chwilę będzie jutrem. To, co myślałaś wczoraj, jest twoim dzisiaj. Więc to koło między dzisiaj, jutro, a wczoraj, czyli taka pętla przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, okazuje się jednością. I moja historia jest taka, że no, spełniłam swoje marzenie, w ogóle bardzo dużo swoich marzeń w życiu spełniłam i doszłam do wniosku, podjęłam taką decyzję, że napiszę dziennik marzeń. Jak spełniać instrukcje, jak spełniać swoje marzenia. Dlatego że pomyślałam sobie, że w wielu przypadkach, jak miałam jakiś tam czas gorszy, kiedy udało mi się moje marzenie spełnić. I kiedyś był taki nawet dowcip, że jedzie człowiek w autobusie i tak narzeka na cały świat. Szef niedobry, żona mnie denerwuje, pies coś tam nie bardzo, pogryzł mi kapcie. I anioł stróż przysłuchuje się tym jego myślom, rozważaniom i mówi tak, ale dziwne ma ten facet marzenia, no ale cóż, skoro takie ma, każdy ma wolną wolę, no to należy tą wolną wolę poważnie potraktować. I teraz słuchajcie, jak to jest, że my tak często przekazujemy te marzenia nie w tej formie, której tak naprawdę chcemy. Że tak często poprzez odbieranie sobie nadziei, że coś możemy zrobić, jednocześnie dajemy nadzieję, że może nam coś nie wyjść. No i tak się dzieje, więc ja od jakiegoś czasu, przez kilkanaście ostatnich lat prowadziłam firmę, zatrudniałam kilkanaście osób. No i dawniej, dawniej jeszcze kiedyś to było moje marzenie. Ale z tą firmą zaczęło się takie sytuacje wiązać trudne. Bardzo wysoki poziom stresu, bardzo wysoka odpowiedzialność i majątkowa, i za ludzi, i energetyczna.
i tak dalej. I z jednej strony był to jakiś taki fan, że sobie z tym daje radę, że daje radę z tym wszystkim, ale w pewnym momencie, słuchajcie, obudziłam się, jakby, tak można to powiedzieć. Pojechałam do pracy, usiadłam, wypełniam te wszystkie Excele, tabelki, raporty. Tu przychodzą jakieś maile szybko, na wczoraj, coś tam, tu ktoś, coś tam. I tak sobie myślę, kurczę, gdzie ja jestem w ogóle? Co ja robię? Kim ja jestem? Czy ja jestem tą osobą, którą bym chciała być? Czy ja robię to, co bym chciała robić? Czy to, co robię, sprawia mi naprawdę taką radość serca? No nie, poczułam, że nie, to nie jest to. Ale z drugiej strony właśnie przyszły te myśli takie wątpiące, które oczywiście się pojawiają u każdego z nas. No ale jak to? Przecież całe, już można powiedzieć, tyle czasu, tyle, kilkanaście lat zajmujesz się daną profesją, no to jak to zmieniać? Ty już wiesz, o co chodzi, ty już czujesz na tym obszarze pewnie, bo wszystko może nie jest zawsze dobrze, ale czasami jest dobrze. I to tak kusi, żeby nic nie zmieniać, żeby zostać w tym, trwać, żeby trwać w tym, no bo żeby zawsze było źle, to człowiek by się z tego szybciej wyrwał i uciekł, ale właśnie magia tego wszystkiego w naszym życiu wygląda tak, że czasem jest dobrze, czasem jest źle. I zawsze należy to jakby poddać rozwadze, na ile jesteśmy w stanie coś naprawiać, a kiedy już jest ten moment, że należy powiedzieć dość, chcę czegoś innego i mam do tego prawo. Czy to by było w relacji, na przykład teraz niedługo walentynki idą, tak? I też w takiej relacji nawet między partnerami, to też czasami jest tak, że gdzieś powstają takie układy, że wiecznie ktoś mówi, a dobra, wczoraj było źle, ale dzisiaj jest dobrze, bo przyniósł kwiaty na przykład, tak? Ale potem znowu skrzywdzi, załóżmy. No, różne takie są sytuacje w życiu. I teraz, kiedy ta kobieta na przykład, to najczęściej to dotyka kobiet, kiedy ona powinna powiedzieć dość i wyjść z tego związku, a kiedy go naprawić? To są trudne decyzje bardzo, bo to się wiąże z wieloma czynnikami, z bezpieczeństwem, z tym, że to znam, to zło, wroga już znam, więc a nowy nie wiadomo. Tak samo w pracy. Już wiem, co ode mnie oczekują, nie zawsze mi się to podoba, ale już nauczyłam się schylać głowę i tu nagle zmienić, a wiadomo, co mnie spotka dalej. No to jest, to nie jest takie wszystko w jednym kolorze. Więc ja już jakiś czas temu podjęłam decyzję, właśnie jak się obudziłam, mówię, kurczę, jestem w jakimś matriksie po prostu, robię rzeczy, których nie chcę już robić. Doświadczyłam ich, ale mam już tego dość, chcę zrobić coś innego, nie wiem jak z tego wyjść i nie jest to takie łatwe, bo okazuje się, że to nie jest taka praca na etacie, że składam dokumenty, trzaskam drzwiami i wychodzę, czy dziękuję ładnie i wychodzę, tylko to wiąże się z wieloma tematami. No i tak, jakieś dochody wpływały. A teraz może będą większe. Tak na początku to w ogóle przyszłam myślę, a jak będziesz żyła, z czego będziesz żyła, no tu masz wpływy, a co dalej? Ale słuchajcie, okazuje się, że nasze myśli możemy też wybierać, to co Dorotka często mówi na tych swoich właśnie porannych spotkaniach, że nasze myśli możemy wybierać, że to nie jest tak, że przyjmujemy pierwszą, lepszą myśl, która do nas przyszła jako tą właściwą, jedyną i żadna inna już nie, tylko możemy powiedzieć, okej, ostrzegasz mnie przed czymś, czy mnie straszysz, dobrze, a może poproszę jakąś inną myśl. I umysł jest taką konstrukcją, że ma ich nieskończoną ilość, i zawsze możesz wybierać sobie tą właściwą, tą, która ci sprzyja. A która myśl sprzyja?
Jeżeli przejrzysz te swoje myśli, tak jak jakiś katalog myśli, okazuje się, że zawsze znajdziesz taką wspierającą, która wskaże ci drogę i za tymi te myśli faktycznie mogą pomóc ci zbudować coś ciekawego, coś dobrego. Natomiast są też myśli, które po prostu dokuczają. Pokażą się i tak osłabiają, że to nie dla ciebie, że nie dasz rady, że nie, w ogóle za to się nie bierz. I one się też pojawiają. I chodzi o to, że to my musimy zrozumieć, że decydujemy, którą myśl wybieramy, bo mamy wolną wolę. Tak jak ten anioł, no bo skoro tak pan w autobusie zamówił, ma taką wolę. I często jest tak, że my nie zdajemy sobie jakby siły z potęgi tej woli i tak często zamawiamy sobie złe rzeczy. I no nie powiem wam, że zawsze mam happy dzień, chociaż mam bardzo często i staram się, żeby był w zasadzie codziennie, niekoniecznie przez 24 godziny, bo czasem jest taka chwila, że przyjdzie, dopadnie mnie ta brzydka myśl i powie, ojej, co ty zrobiłaś? Taka oświetlana była ta twoja przeszłość, ale tak sobie myślę, jaki to Matrix był? Nie, ja chcę coś innego, jeszcze skoro dostałam tyle lat życia, mogę żyć na tym świecie, to też mogę realizować różne marzenia, różne pragnienia. I ja wychodzę z takiego założenia, że przyszliśmy tu tak naprawdę po to, żeby cieszyć się tym życiem, doświadczać. I tak naprawdę nie przyszliśmy tu po to, żeby cierpieć, żeby to chyba ktoś zły musiałby chcieć, żebyśmy rodzili się na ten świat po to, żeby nas spotykały jakieś choroby, tylko jakieś złe rzeczy i tak dalej. Nie. Uważam, że my tu przyszliśmy w miłości na ten świat. W miłości po to, żeby z tej miłości korzystać, tą miłość rozdawać. W takim bardzo ogólnym znaczeniu, w takim, żeby, no żeby nam wszystkim było tu pomagać innym i sobie wspierać się jednak, iść, pokazywać to światełko, wzbudzać ten uśmiech. Zobaczcie, jaka to jest duża wartość, jeżeli spotykamy na swojej drodze kogoś takiego, kto szturchnie cię i powie, weź, nie przejmuj się, no co ty? A zobacz, a możesz tak, co nie możesz wejść drzwiami, a zobacz, a okno jest niedaleko albo zaraz, a jak coś, to zrobimy drugie drzwi. I jak to jest dobrze otwierać się na rozwiązania, bo okazuje się, że możemy na tym świecie bardzo wiele rzeczy dokonać. Ja podjęłam taką właśnie ostrą decyzję, chociaż ona trwała długo i tak się zastanawiam, kiedy jest ten moment wolności, nawet zaczęłam nagrywać, bo już jakiś czas temu podjęłam ją w momencie, kiedy zaczęłam rozwój i stwierdziłam, że muszę coś zrobić, żeby to zmienić. Ja jeszcze nie wiedziałam co, jak to dziecko we mgle szukałam, słuchałam różnych, jest mnóstwo darmowych webinarów, tak jak kiedyś tu wspomniałaś, też na początek, żeby się zainteresować w ogóle tematem, rozwojem i zobaczyć, co oferuje świat, co robią inni ludzie. Dlaczego? Bo jak jesteśmy sami, gdzieś powiedzmy, kładziemy się pod kocem zestresowani, że tylko mój świat się wali, ja to mam pecha i w ogóle wszystko jest źle. No, wchodzimy w taką rolę tak zwanej tej ofiary, jak to wspomniałaś ostatnio. No to tylko sobie robimy źle, popadamy w jeszcze gorszy dół i nie mamy siły się z tego wygrzebać, a to nic nie zmienia i nie idzie. I jeszcze do tego wychodzi nasze zamówienie do tego anioła, stróża, z takim czymś. Kurczę, nic mi nie wychodzi, nie dam rady, jestem beznadziejna. No to jak chcesz taka być, no to okej, no to masz. Nie wiadomo dlaczego tak chcesz, no ale możesz, masz wolną wolę, nie mogę się temu sprzeciwiać. No i jak wyjdziesz jednak do tych ludzi, porozmawiasz z innymi, okazuje się, że te same bolączki, te same strachy, te same lęki, te same albo bardzo bliskie, podobne, ale najczęściej to się zdarzają bardzo podobne, ma wiele osób wokół ciebie. I nagle budzi się w tobie coś takiego, hello, to nie ja jestem ofiarą, po prostu takie jest życie, tak się zdarza.
Nie zawsze to są fiołki, aniołki i motylki, tylko czasami to też jest, za przeproszeniem, zdarza się w życiu też i łajno. To ostro trochę powiedziałam, ale zobaczcie, żeby były piękne plony, żebyśmy mogły na przykład jeść zdrowo, to trzeba ziemię najpierw nawozić. I nie nawozimy fiołkami. Więc zdarza się w życiu też coś takiego, ale to też ma jakby dobry oddźwięk, czyli każde nasze doświadczenie, czasami takie troszkę trudniejsze, nas wzmacnia po to, aby później wyrosły te fiołki, czy dobre pożywienie, nie wiem, kapusta, czy buraki, czy cokolwiek tam innego, zboże na chleb. Także no, w życiu są różne sytuacje. Jak już to zaakceptujemy, to wybieramy, tak? I wiemy, że jak przychodzi dołek, to zaraz będzie górka, ale nie zawsze też, jak to się mówi, życie jest sinusoidą, tylko nie musi być taką ostrą. Może być sinusoidą gdzieś na dole i wyskoki w górę, a może też być tak, że osiągniemy pewien pułap wzrostu i po prostu nawet jak spadamy, to ona już jest jakby na takiej płaszczyźnie wyższej. Wcale nie trzeba spadać zaraz w dół. A jeśli się już nawet wyjątkowo coś wydarzy, to też jest szansa, że możesz powrócić znowu do tego falowania na tej przestrzeni jednak nierównej, ale w jakimś takim obszarze górnym. Wioletka, ja tylko spytam, bo mi bardzo przerywa. Mam nadzieję, że to tylko u mnie. Ale kiedy powiedziałaś taką fajną rzecz, myślę, że warto, żeby ona tutaj bardzo mocno wybrzmiała, że pamiętam taki moment, w którym skorzystałaś z kompasu kariery. Kompas kariery, który bardzo, to jest narzędzie, które bardzo, bardzo mocno polecam, żeby po prostu każdy powinien sobie przeprowadzić takie właśnie badanie swojego powołania, można by powiedzieć, bo jest to narzędzie stworzone przez chrześcijańską organizację, po to, żeby pomóc ludziom odkryć swoje powołanie. I ono bardzo, bardzo tak głęboko bada naszą osobowość, wartości, umiejętności, zainteresowania i tak dalej. I przeprowadziła, pamiętam Twoją reakcję, kiedy, bo to badanie razem zrobiłyśmy, tak? Proszę. Kiedy to było, pamiętasz? Jaki to Rok był temu. czas? Rok Jakoś tak mi temu. się kojarzy. Ale pamiętam taką Twoją, taką główną reakcję wiodącą po tym badaniu właśnie. I myślę, że to jest wartościowe bardzo, żeby to tutaj powiedzieć, bo powiedziałaś, że to badanie dało Ci, owszem, Cię tam zbadało, czym najlepiej mogłabyś się realizować, jak wyrażać siebie, za pośrednictwem czego, w czym masz największe talenty, co ciebie najbardziej interesuje i tak dalej. Ale taka jedna rzecz wybrzmiała, że to badanie uświadomiło ci, że jest nieskończona ilość rzeczy, nie nieskończona, że jest więcej rzeczy, którymi możesz się zająć, które możesz robić, w których możesz się realizować, niż tylko jedna, którą na przykład robisz teraz, wykonujesz, tak? Czyli powiedziałaś, że to badanie ci pokazało i to było bardzo takie uświadamiające, jednocześnie uwalniające z takich więzów trwania w czymś, w pudełku, że otworzyło ci umysł na to, że jest wiele rzeczy, którymi możesz się zająć. I to było Tak. bardzo piękne, to był bardzo piękny moment. Powiedz, czy na przykład teraz ta świadomość, kiedy jesteś na takim etapie, że podjęłaś decyzję, że jakby zamykasz jeden etap swojego życia, dziękujesz mu za to, rozwinął cię bardzo, ale to nie jest to, co chcesz robić do końca życia i to naprawdę wymagało wielkiej, wielkiej odwagi. To powiedz mi, czy ta świadomość z tamtego dnia, kiedy ten kompas kariery zrobiłyśmy, na marginesie powiem, że warto i można się zapisać, można się zapisać na ten kompas. Słuchajcie, i powiedz mi, czy dzisiaj w tej twojej sytuacji pomaga ci ta świadomość, która wstąpiła w ciebie wtedy? Tak, bardzo. Powiem ci, że różne rzeczy wtedy wyszły, natomiast tak wybrzmiało najmocniej chyba to, że poczułam taką obfitość świata, obfitość możliwości, że to nie jest tak, że tylko jedną rzecz właśnie mogę robić.
że mogę gdzieś tam się, tak fajnie w tym kompasie było właśnie kariery, że to możesz, bo masz do tego predyspozycję, ale jeszcze możesz to, bo też masz predyspozycję, a tutaj byś musiała się więcej nauczyć. Jakbyś... I też zrozumiałam, że jeśli bardzo bym chciała, bo nagle miałabym taką zajawkę, że dalszą część życia spędzę w jakimś tam obszarze, który na ten moment jest dla mnie niedostępny, to też mogę, tylko troszkę więcej będzie to wymagało ode mnie zaangażowania, żeby się troszkę w tym temacie jakby poduczyć. To mi ten kompas uświadomił. Czyli tak naprawdę jest taka no, nieograniczona ilość możliwości. Tak. Popatrzcie, jak może nam to bardzo właśnie pomóc, kiedy często tkwimy latami w jakiejś sytuacji, może w jakiejś pracy, której nienawidzimy, może w jakiejś relacji, w której się dusimy, to słuchajcie, jak może nam to bardzo pomóc właśnie ta świadomość tego, że za rogiem są inne możliwości, bo my często, ja też pamiętam taki czas w moim życiu, kiedy też zrezygnowałam z pracy, która po prostu, no jak to zrobiłam, to wszyscy naokoło mówili, że chyba mi odbiło. Chyba mi odbiło. No i słuchajcie, ale pamiętam, że tak mocno wtedy wierzyłam, że na tym świat się nie kończy. Że to jest niemożliwe, że na tym się kończy świat. Popatrzcie, nawet może, wiecie, co my możemy się karmić różnymi rzeczami, ale to, czym się karmimy, ma na nas wpływ, więc możemy wybierać to, czym się karmimy. Ja pamiętam, karmiłam się wtedy, bo chciałam taką zbudować w sobie odwagę na tę zmianę i karmiłam się wtedy, że no nawet skoro Ziemia jest okrągła, skoro Ziemia jest okrągła, nie ma końca, nie ma końca, no to nie ma końca naszych możliwości, nie ma końca naszego potencjału. Zawsze jest coś za rogiem, zawsze jest coś za jakimś zakrętem, zawsze coś często jest. Często jest tak właśnie, że gdzieś tam rozważania na temat, a co będzie za zakrętem. I z jednej strony to taki w pierwszej chwili budzi się lęk, bo ja nie wiadomo, co za tym zakrętem jest. Ale zobaczcie, jeżeli podejdziemy do tego z fascynacją na przykład, wow, ciekawe, co tam za tym zakrętem spotkam, to już inne nastawienie i często właśnie na przykład zamartwiamy się o pewne rzeczy, a potem się okazuje, że 90% z tych spraw się w ogóle nie realizuje, więc a te 10, no to się zrealizowało, no bo z jakiegoś powodu się zrealizowały. Więc nie zawsze to tak jest, że te zmartwienia się muszą zrealizować. A jeżeli zaczniemy myśleć pozytywnie, to będzie nam lżej już wcześniej, bo nie będziemy odczuwać tego lęku, bólu i tak dalej, tylko będziemy szli w stronę dobrego samopoczucia. I właśnie wybrzmiewa to bardzo mocno. Tutaj bardzo Ci dziękuję, że mogłam skorzystać z tego kompasu kariery, bo faktycznie poczułam taką ogromną obfitość, że mogę wybierać, że nie muszę. I to też rok czasu mówisz, bo to długo zajęło mi. Zaczęłam poszukiwać tej drogi, co ja bym chciała zrobić. Pojawiły się na mojej drodze Access Bars, które też w jakiś sposób mnie wzbogaciły. Te właśnie słynne pytanie, jakby to było, gdybyś jednak mogła, gdybyś jednak poradziła sobie, gdyby jednak świat spełnił twoje marzenia i tak dalej, i tak dalej. I to często rozbija te wszystkie obawy, tak jakby walną młotem w taki mur obaw. Obawy rosną, piętrzą się, a takie słowo czy pewne dobre myśli to tak jakby młotem w gruz normalnie rozsypał te wszystkie blokady i zwątpienia. I nagle się okazuje, że można. Jeżeli nie to, to to. Jeżeli nie to, to to. I tak zrozumiałam, że zawsze jakaś praca dla mnie jest. Zawsze. Kwestia tego tylko, którą wybiorę, czy będzie bardziej spełniała bliżej moich marzeń, czy dalej. I powiem Wam, że nawet los kusił mnie, żeby dalej podejmować złe decyzje. I pojawiają się takie różne oferty, które chcą mnie z powrotem jakby wrzucić w te same jakieś takie tory, że tak powiem, a ja chcę na inne, chcę w inną stronę zupełnie iść. Ale w międzyczasie też pojawił się też Krystian Wyszomirski ze swoją szkołą neurocoachingu, co stwierdziłam, wow, to jest właśnie to, co bym chciała robić, w tym kierunku zmierzać, bo to jest bardzo fascynujący obszar.
I właśnie jestem na etapie certyfikacji, więc myślę, że będę się tym zajmowała jak najbardziej i łączyła, co ciekawe, łączyła wszelkie obszary, które dotychczas w życiu zdobyłam bo co to znaczy być sobą, zawsze się zastanawiałam, tak? Skoro jesteśmy, kim jestem? Takie pytania sobie zaczęłam zadawać i to tak natarczywie wręcz, no kim jesteś, kim jesteś, kim jesteś? I tak później następne pytanie, kim chcesz być? Kim chcesz być? Kim będziesz za chwilę, tak? I teraz co w tym kierunku mogę zrobić, żeby być tą osobą, którą chcę być? Bo czasami same słowo, kim jestem, może być bolące. Nie zawsze to jest, że jak kim jesteś, to od razu ci przychodzą fajne myśli, że jesteś super ekstra, tylko czasami przychodzą te ciemne myśli, które mnie w jakiś sposób mogą, no niestety, obniżyć myśli o sobie. Dopiero kim chcesz być, to sobie uświadamiasz, w którym kierunku mogę zmierzać, czego mogę się nauczyć. I jeszcze taka ważna rzecz wybrzmiała we mnie. Jest tak napisane, że Bóg powiedział: kochaj swoich wrogów. Więc zaczęłam kochać siebie. Bo słuchajcie, okazuje się, że największym wrogiem to jesteśmy my sami dla nas samych. Komuś innemu dobrze doradzimy, pogłaszczemy, nawet jeśli coś źle nam przyjdzie na myśl, to nie powiemy, bo nie chcemy robić komuś krzywdy, a sobie to dorzucamy. A to tamto, a to tu ci nie wyszło, to mogłaś zrobić lepiej, mogłaś się bardziej postarać, a w ogóle jak ty to, w ogóle co ty zrobiłaś, a co ty pomyślałaś? I jaki krytyk w nas jest? Jak często, tak zrozumiałam, jak często sobie dokuczałam przez całe życie. I mówię, dość, nie, najpierw muszę pokochać siebie, dopiero wtedy mogę kochać innych. I jak to mówią, najpierw, jak to z pustego nawet Salomon nie naleje, najpierw trzeba napełnić tą misę, którą będziemy się dzielić miłością. A jak ja mam rozdawać miłość, jak ja siebie tak krytykuję? No nie, mówię, najpierw muszę się przestać krytykować. I wybrzmiało też we mnie, słuchajcie, takie uwierz sobie. Zawsze, kiedy przychodzi mi takie właśnie zwątpienie, co zrobić, tego, czy tam dobrze zrobię, uwierz sobie. Nawet jak zrobiłaś coś źle, no to miałaś do tego prawo, ale uwierz sobie, że zmierzasz w dobrym kierunku, uwierz sobie, że chcesz dla siebie jak najlepiej, to tak będzie. Bo skoro mamy wolną wolę, skoro te nasze pragnienia i myśli się realizują, to wybierając takie właśnie odpowiednie myśli, które kształtują tak naszą przyszłość, jak tego pragniemy, w końcu się zrealizują. W końcu się zrealizują. Super. Violetka, powiedziałaś ważną rzecz i tutaj Madzia też pisze, zwróciła na to uwagę. Ważne pytania, kim jestem, kim chcę być, stawiam sobie je często, odpowiadam na nie. Słuchajcie, Violetka, wiem, że masz też dziennik 365 dni budowania siebie. Dobrze, to ja I jestem tutaj. a propos dziennika. Dobrze, a propos Pozdrawiamy dziennika. wszystkie osoby, które już macie też ten dziennik, które już wypełniacie. Coraz więcej jest takich kobiet, które wypełniają. O, Violetka, ty masz jeszcze poprzednią wersję, prototyp. Tu jest taka Tak, ja. strzałka, nie bez powodu. Gdzie jestem dziś i gdzie chcę być? I bardzo się cieszę, że dotknęłaś tego tematu, bo słuchajcie, tu, gdzie jestem dziś, to nie jest koniec mojej drogi. Tu, gdzie jestem dziś, to nie jest koniec mojej drogi. Nikt właściwie nie wie, gdzie jest koniec drogi, dopóki na nim nie stanie, jest takie powiedzenie. Czyli życie jest po prostu nurtem. Natomiast jak ważne jest widzieć siebie za jakiś czas, jak ważne jest zadać sobie to pytanie, o którym powiedziałaś, kim chcę być. Muszę do tego nawiązać, bo wczoraj miałam przecudną rozmowę z taką Gosią. Gosia, jak będziesz oglądać, wiem, że oglądasz, to cię pozdrawiam. I ona właśnie też pod wrażeniem tego, żeby zadać sobie pytanie, kim chcę być, nie w sensie takim, że muszę się zmieniać, bo coś ze mną nie tak, nie, ale gdzie we swoim procesie wzrostu, gdzie we swoim procesie wzrastania chcę się znaleźć. I tak metaforycznie przywołałyśmy w tej rozmowie na przykład roślinę. Popatrzcie, no rośliny, no, powiedzmy, rośliny nie mają wolnej woli, tak? One są jakoś zaprogramowane, że
są takie, a nie inne, tak? Osiągają taki, a nie inny wzrost, mają wyglądać tak, a nie inaczej. My ludzie dostaliśmy właśnie wolną wolę, zdolność myślenia i zdolność kreowania, czego nie mają, nie wiem, rośliny, zwierzęta. My to mamy i my sami możemy określić, gdzie chcemy być w sobie, kim chcemy być w sobie, do jakiego poziomu chcemy dorosnąć w swoim rozwoju, w swoim wzroście. Tak? I zawsze możemy to zmienić decyzję, jeżeli za jakiś czas. To jest najciekawsze, że nawet jak dzisiaj podejmuję taką decyzję, jutro mogę podjąć inną i też mam do tego prawo. Ja bym chciała jeszcze taką rzecz powiedzieć. A propos tego dziennika. Wczoraj tak się zastanawiałam, bo tak jak wiesz, ja już mówiłam, że ja traktuję go losowo, wróżbowo, otwieram na jakiejś tam stronie i tak wczoraj się zastanawiałam, o czym tutaj dzisiaj mówić, jak się do tego przygotować i słuchajcie, otworzyło mi się na stronie dzień 87. Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie. I tak mnie to rozbawiło, bo taką koszulkę od ciebie pamiętam, przywiozłam, jak się spotkałyśmy. Wygrałam w jakimś konkursie chyba, czy coś takiego. I tam właśnie jest taki napis, że biorę z życia tyle, nie, właśnie coś takiego, że tyle, ile z tego świata wezmę, to życie da ci tyle, ile z niego weźmiesz. O, coś w tym stylu chyba jest na tej koszulce. O, tak. I tutaj jest... Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie. Przypadek, wczoraj tak wylosowałam, myśląc o dzisiejszym spotkaniu. I tu dalej, mogę ja przeczytać ten kawałek? Nie. Bezcenne jest mieć swój strumień radości. Pasja pozwala nam znaleźć nawet pracę, znieść pracę, nawet której nie cierpimy. Do niedawna pasja traktowana była jako hobby, a często nawet krytykowało się ludzi, którzy oddawali się swoim ulubionym zajęciom, które nie dawały zysku. Liczyła się tylko produktywność. Dziś coraz bardziej łączy się wszystko w sposób na życie, styl życia. Zarabianie z rozwojem i rozrywką to właśnie jest czerpanie ze świata obfitości. Jak nam się to pięknie połączyło z dzisiejszym tematem obfitości, pasji, pracy, na ile możemy polubić pracę, kiedy mam dodatkową pasję, kiedy możemy zamienić pasję w swoją pracę. Naprawdę możliwości jest wiele. Jak sięgam w swoją przeszłość czy teraźniejszość, to wzmacnia się moja wiara w to, że warto mieć marzenia i warto te marzenia realizować i jest to możliwe, słuchajcie. I chcę o tym głosić, że tak powiem, że jest to możliwe, bo jest. Jeżeli ktoś nie ma w to wiary, to oczywiście może nie mieć, bo wybiera, ale warto mieć, bo jednak wtedy jest przyjemniej na tym świecie. Super. Wioletka, który to był dzień dziennika? 87. 87. Bo jest tutaj też refleksja, tak? Przeczytałabyś? Refleksja. W najśmielszym śnie, gdzie ograniczenia by nie istniały, czym bym się głównie zajmowała lub czym urozmaicałbyś sobie czas? Zapisz to i zadaj sobie pytanie. Czego potrzebuję? Co mnie ogranicza, żeby to zrobić? Czy ograniczenia są raczej zewnętrzne, czy bardziej wewnątrz mnie? Czy mogę zmienić, co mogę zmienić, żeby móc to zrobić? I to właśnie magia w tym wszystkim, w tym dzienniku jest taka, że tu są pytania, które prowokują do znalezienia tej właściwej myśli. Tu są pytania, które prowokują do albo pozostania przy tym, co jestem i polubienia tego, albo do zmiany. Wybór należy zawsze do nas. Ale po tych pytaniach już nic nie jest takie samo, bo wtedy wiemy, co robimy, dlaczego lub czego nie chcemy robić, lub co chcemy robić. Super. Madzia pisze, właśnie otworzyłam dziennik i co widzę? Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźmie. Wow. Na tej samej stronie otworzyłaś? No niemożliwe to jest. Zobaczcie. Mam chcę coś powiedzieć. Tak, to jest niesamowite. Słuchajcie, to jest niesamowite wszystko. Oh, cuda niepojęte. Bierzcie z tego, ile chcecie.
I Dokładnie. zróbcie z tym, co chcecie. Macie wolną wolę. Co wybierzecie, tak będzie. Wioletka, zdajemy sobie, każdy sobie zdaje na pewno sprawę, że z trudu na przykład przy podejmowaniu takiej decyzji, że na przykład no wiele lat byliśmy w jakiejś tam sytuacji, do niej jesteśmy przyzwyczajeni, jest to nasze takie już chociaż błotko, ale znajome i trudno Tak. jest. Trudno jest znaleźć w sobie tę odwagę i motywację do tej zmiany. Co tobie pomogło? Już wspomniałyśmy, że podczas kompasu kariery uświadomiłaś sobie, że są inne możliwości, że nie musisz z tej jednej tylko korzystać, ale możesz w różnych obszarach się realizować. Wspomniana szkoła, bardzo tu serdecznie pozdrawiamy szkołę neurocoachingu z Krystianem Wyszomirskim na czele. Jesteśmy obie w tej szkole i tutaj są, widzę osoby, jest Donatka, Madzia, są osoby, które również z nami w tej szkole są. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, jeśli tutaj kogoś nie widzimy, a jesteście, oglądacie. Wspomniałaś, też dziennik był wspomniany, że stymuluje nasze myśli do odwrócenia się w stronę właśnie możliwości. Co jeszcze mogłabyś powiedzieć, że pomogło ci zbudować w sobie tę odwagę tej zmiany? Co cię stymulowało? Też może środowisko, nie wiem, co byś powiedziała? Tak naprawdę największą stymulacją moją i myślę, że każdego to są ludzie. To jest człowiek, to jest drugi człowiek. Poznałam, jak zaczęłam szukać tych nowych rozwiązań i co ja tak naprawdę mogę, potrafię lub co w ogóle można na tym świecie robić, to taką największą inspiracją są ludzie, których poznałam. Każdy człowiek, którego w tym obszarze poznałam, wnosił w moje życie mnóstwo nowych jakichś spostrzeżeń, pomysłów. I też, no ja to powtarzam sobie, że jestem taką szczęściarą. I nawet sobie w pierwszej chwili zrobiłam listę, ale za dużo bym musiała wymieniać, jakie osoby na to wpłynęły. Na pewno wpłynęła ogólnie na moje życie wpływa moja mama, która mówi mi: od zawsze możesz wszystko. Możesz, jeśli chcesz, to możesz, i ona mnie takiej odwagi chyba pierwszej nauczyła. Zdecydowanie tak. Potem mam ciebie, Dorotką, że takie słowo mi przyszło: jeny kobieto, ty jesteś stworzona do wielkich rzeczy. Ja mówię, to co ja siedzę tu i te tabelki wypełniam, te Excele, jak ja powinnam wielkie rzeczy robić. No. Więc to takie jest budujące, właśnie każde jakieś takie różne wsparcie. Katarzyna Bąkowska-Roszkowska pokazała mi, że można iść za głosem serca. To jest kobieta, do której zapisałam się nauczyć, jak się trzyma ołówek w ręku, czyli jak rysować, jak malować. Po czym tak się zainspirowałam tym, co tam się dzieje, że postanowiłam iść krok dalej i zapisałam się do Akademii Sztuk Pięknych do Łodzi, bo to było moje marzenie, wydawało mi się nieosiągalne, nie dla mnie, a się okazuje, że można wszystko, jak się bardzo chce, to można. Więc tutaj też pokazała mi, że można, bo ona prowadzi życie takie troszeczkę z pasji, nie to, że na etacie, tylko tak sobie wymyśliła, że będzie w odpowiedni sposób żyła, prowadziła warsztaty rysunku i czy lepiej, czy gorzej, idzie za głosem serca, a resztę już zostawia wszechświatowi i idzie to bardzo dobrze. Spotkałam też na swojej drodze Sonię Szramek-Karcz, bardzo pozdrawiam, panią naukowiec, która, kiedy zwróciłam się, ona prowadzi Spokój Umysłu, jest taka grupa VIP, ale jest też Dobranocki za darmo na grupie otwartej, więc zapraszam. Ona mi, jak chciałam, mówię, coś mi w tej pracy już nie pasuje, już miałam takiego doła i dość, mówię, coś z tym zrobić, a ona mi kazała wtedy tą pracę pokochać. I to było takie wow, takie zderzenie ze ścianą. Jak to pokochać? Kobieto, ja chcę to rzucić, ja chcę to zmienić, ale nie wiem jak. A ona mówi, pokochaj swoją pracę, pokochaj to, co robisz. Nie ma innego wyjścia. Jak pokochasz, to wtedy albo pokochasz ją naprawdę i będziesz dalej, będzie ci sprzyjał, albo pokochasz ją tak bardzo, że ona zniknie z twojego życia. Wow. Że taka magia miłości jest, słuchajcie.
że magia miłości powoduje to, że to, co z tobą nie rezonuje, to z twojego życia zaczyna znikać. Więc dlatego mówi się, pokochaj swoich wrogów, bo nienawiścią karmisz to, tak? Także bardzo dziękuję, Sonia Szramek-Karcz, bo i też polecam bardzo kobietę. Pojawiła się w moim życiu, kiedy mi było bardzo źle i taka byłam naprawdę przybita i już nie wiedziałam, nie miałam pomysłu na siebie i tu nagle mi się pojawiła taka wesoła blondynka, która zaczęła różne rzeczy opowiadać, a się okazuje, że bardzo dużo dobrego robi. Chciałam podziękować też Iwonce Brykale, która dostrzegła we mnie talent. Dorocie Meiri, do której się zapisałam na Akademię Menadżera, bo chciałam podwyższyć też swoje umiejętności w tym temacie, bo stwierdziłam, że może gdy będę lepszym menadżerem, to bardziej pokocham tą pracę. Ale jak poszłam na ten, skończyłam tą Akademię Menadżera i uświadomiłam sobie, że to nie jest miejsce dla mnie. I wszystko, co powinnam wiedzieć o tym, co powinien wiedzieć menadżer, to ja już wiem przez praktykę, więc nie podwyższę tutaj kompetencji swoich, po prostu ja chcę zrobić coś innego w swoim życiu. Więc to też takie odkrycie zupełnie niezgodne z tym, co zamierzałam odkryć. Chciałam się czegoś nauczyć, ja się nauczyłam, że to już wiesz, idź w innym kierunku. Tu już nic nie zmienisz, już osiągnęłaś to, co miałaś osiągnąć. Nagle jest, jak to? Ja chciałam polepszyć. No i mam sporo, na przykład Adriana Bąkała-Oczkowska, bardzo dziękuję, że stanęłaś na mojej drodze. To też jest kobieta, która bardzo się otwiera na obfitość. Bardzo często zadaje właśnie te pytania, jakby to było, gdyby w tym swoim kursie Access Bars. Dzięki niej poznałam nowe umiejętności. I zadziały się różne konfrontacje właśnie z marzeniami. Barbara Butner, razem z nią właśnie uczyłam się Access Bars i poprzez Access Bars, które pobierałam od niej, nagle, słuchajcie, czasami też życie zaskakuje, bo podczas tych procesów Access Bars myślałam, że wydarzy się coś takiego, że będzie taki flow i wszystko fajnie, a tu nagle, bo Access Bars to jest taki masaż głowy, jest 32 punkty, które dotykając w odpowiedni sposób uruchamiasz fazę takiego relaksu i możesz przepracować właśnie wiele rzeczy w swoim życiu i zmienić, a też same nawet nie myślenie, tylko relaksujące bycie i dotykanie tych punktów czasem powoduje nawet uzdrowienia na różnych obszarach. I słuchajcie, podczas Access Bars z Barbarą Butner okazało się, że ona odkryła moje demony. Odkryła coś, co było tak nieprzyjemne, tak bolące i tak brzydkie, że aż normalnie łzy mi ciurkiem zaczęły lecieć. W ogóle tego nie spodziewałam. Zaczęłam tak szlochać na tym Access Bars, zamiast się cieszyć, ale doszłam do wniosku, że to było potrzebne, bo to pokazało mi, gdzie boli, w którym miejscu i z czego ja się boję, z czym się boję zmierzyć, co jest straszne, a jak już odkryjesz ten lęk, to wiesz, co możesz naprawić w swoim życiu. Więc to mi też bardzo dużo dało. Co jeszcze przyczyniło się do moich zmian? No, całą listę mam tych osób tak naprawdę, które jednym słowem, ludzie przyczyniają się do zmiany. To nie jest jedna osoba, to nie jest jedna inspiracja. Tak naprawdę moje otwarcie się na ludzi, moje otwarcie się na to, co wszechświat chce mi powiedzieć, moja edukacja, moje mierzenie się z oporem, moje mierzenie się z moim buntem, moje mierzenie się z przyzwyczajeniami, z nawykami, to nie jest wciśnięcie guzika. Tak mówią czasami, że możesz odwrócić się i tyle, i idziesz w innym kierunku. Możesz, oczywiście, tylko droga powrotna trwa. Tak jak szłaś w jakimś określonym kierunku, to nawet kiedy już masz siłę odwrócić się od tego, co ci nie służy i chcesz iść w odpowiednim kierunku, to droga powrotna trwa i to różnie jest oczywiście czasowo, ale no ja odczułam, że u mnie to było. Trochę tej drogi do pokonania, żeby wrócić do tego punktu, w którym jestem. Ale powiem wam, że jestem na takim etapie czucia wolności, wyboru, jakbym się na nowo narodziła, bo tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro.
My tak się boimy, tak się przywiązujemy do takich różnych rzeczy, a przecież my nie mamy pewności, ile czasu my tu będziemy. To czemu my czekamy, co będzie za ileś czasu? Już, dziś, teraz. Wow. Chciałam Ciebie właśnie spytać o tę ulgę, ale już to wybrzmiało. Jaką ulgę czujesz? Bo wiecie, często bywa tak, że ta chęć dokonania jakiegoś wyboru, że jesteśmy na takim pomiędzy chęcią dokonania jakiegoś wyboru, a pozostania tam, gdzie jesteśmy, bo coś nas powstrzymuje, to bywa bardzo, bardzo męczące. I czasami w tym stanie takiego męczenia siebie, męczenia siebie poprzez bycie w tym rozkroku, nas po prostu wykańcza. To bardzo, bardzo dużo spala. Wiem, przechodziłam to. Ja już chyba wiele przechodziłam, ale to jest po prostu bardzo wyczerpujące. Chciałam Ciebie właśnie spytać o tę ulgę. Czy czujesz ulgę? Bo dopóki nie podejmiemy decyzji, to pozbawiamy się tej szansy na to, żeby odczuć tę ulgę w końcu. Jest nawet takie zdanie, które mówi, że nie umiem dokładnie powiedzieć, ale że niezależnie jakiego wyboru dokonasz, ale dokonanie wyboru przynosi ulgę. Czy często po prostu tak. Ta niezdolność do podjęcia decyzji, do dokonania wyboru jest bardzo męcząca, nie? O tak, bardzo boli ta niezdolność. Masz chęć, ale z jakiegoś powodu nie dokonujesz tego wyboru i to jest ból. Natomiast jak już się podejmie tą decyzję, to jest ulga, ale to nie zmienia faktu, że przychodzą myśli, które cię straszą. Tak to nazywam, no bo przychodzą myśli, które dają wątpliwość. Na pewno zrobiłaś dobrze, a może coś tam, i nagle wyszukują się. I teraz, jak masz świadomość wyboru myśli, to myślisz sobie, dobra, a jest jakaś inna myśl? No i nagle odkrywasz, że jest inna, która mówi, a skąd wiesz, że nie będzie lepiej? A skąd wiesz, że nie okaże się, że na przykład coś tam właśnie będziesz robić? A skąd wiesz, że nie pokażą się okoliczności takie? I nagle te dobre myśli, widzisz, że jest jakaś albo równowaga, albo możesz dokonać wyboru. Czyli wcale nie musi być, nie musi, a my się tak nauczyliśmy uczepiać tych brzydkich myśli. Jak ona się pojawiła, to bierzemy za prawdę, a jak się pojawia ta fajna myśl, no nie wiadomo, a może tak nie będzie. I podważamy tą dobrą myśl, a tej złej myśli nie podważamy. Tą złą myśl jakoś traktujemy jako tak w odruchu pierwotnym takim. Tą złą myśl traktujemy, że to jest ostrzeżenie, więc muszę się tego słuchać. No a to jest dobre, dopóki to traktujesz jako ostrzeżenie, a nie jako tak zwane zamówienie do wszechświata. No, super powiedziane. Ostrzeżenie, a nie zamówienie. Super. Zapraszamy do komentarzy. Zapraszamy do komentarzy. Już wiem, że jesteśmy długo, 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 ale to wiecie, to można rozmawiać na te tematy i jak bardzo warto rozmawiać na te tematy, to tutaj też komentarze właśnie o tym świadczą. Także dziękujemy za wszystkie komentarze. Zapraszamy jeszcze do pisania. Ktoś może coś chce dodać, o coś zapytać, to zapraszamy do komentowania. Mnie zaintrygowałaś tym Access Bars, bo jak to się dzieje, że znaczy rozumiem, że może tak być, nie kwestionuję, tylko jak to jest, że dotknięcie jakichś tam punktów uruchamia co? Myśli, że ci to, bo powiedziałaś, że uświadomiło ci to twoje no, demony, uznałaś, tak? Ale jak to się dzieje, że one ci przychodzą do myśli, ci przychodzą wtedy poprzez te stymulacje? Czy jak ja to bym jest? Tak chciała w skrócie odpowiedzi, dlatego że czas już nam się kończy na dzisiaj, ewentualnie się jeszcze spotkamy następnym razem na dłuższą rozmowę. Natomiast tak w skrócie mówiąc, najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, że my jesteśmy połączeni, nasze ciało jest bardzo połączone z naszym duchem i z naszymi myślami, czego nie uczą nas w szkołach, uczą nas różnych pierdół, dodawania, odejmowania, no też się to w życiu przydaje, nie powiem, ale skupiamy całą uwagę na takich mniej ważnych rzeczach, a nie skupiamy uwagę na poznaniu, jak nasze ciało działa, jak działa nasza energia. A to nie jest magia. To magia to się wydaje w momencie, kiedy nie mamy wiedzy. Potem się okazuje, że to jest po prostu fizyka i chemia.
To są przedmioty, które należy zgłębiać i pewnie z czasem będą w szkołach jako normalne przedmioty, będzie nauczanie w tym kierunku. Natomiast na razie jeszcze do tego nie dojrzeliśmy jako ludzie i nie ma takich przedmiotów. Więc wydaje nam się to takie magiczne. To jest zwykła fizyka, że dotykanie pewnych punktów na ciele oddziaływuje twój stan emocjonalny, ducha i połączenie z myślami i odwrotnie, nasze myśli uruchamiają nasze ciało, czyli nasze ciało może stać się zupełnie inne pod wpływem odpowiednich myśli i stanu ducha, czyli jak stan ducha czy myśli nas dołują i to też stajemy się zgarbieni najczęściej, może nam no, różne fizyczne dolegliwości, nawet jakieś wypryski na skórze są też wynikiem pewnych myśli. Cała biologia totalna mówi o tym, że schorzenia wszystkie, to tak naprawdę to nie jest nasze przeznaczenie, że my musimy na coś chorować, to jest wynikiem naszych emocji, naszego ducha, naszych myśli. Także my jesteśmy bardzo mocno połączeni, nasze ciało z naszym duchem i tak samo access bars to są pewne punkty, które pod wpływem dotyku wprowadzają twój umysł w stan relaksu. No i jeżeli to połączysz jeszcze z jakimiś odpowiednimi pytaniami, na przykład coachingowymi, to możesz taką sesję przepracować sobie dużo lepiej niż zwykłe spotkanie tylko z coachem. Także połączenie, w ogóle magia dzieje się wtedy, kiedy łączymy wszystkie te techniki, to znaczy może nie wszystkie, ale jak łączymy kilka technik, to tworzy się taka indywidualna, inna jakby jeszcze technika, która ma większą moc. Powiedz Wioletka, czy można się do Ciebie umówić na to? Tak, oczywiście można. No właśnie. Czyli można się... Dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękujemy. Madzia Buczkowska, tak, jesteśmy wychowywani, żyjemy w takich stereotypach. Zawsze zwraca się nam uwagę na to, co złe, a nie na to, co dobre. Właśnie, dziękuję za ten komentarz. Warto sobie to uświadomić, bo jeśli jesteśmy tego świadomi, to możemy na to wpłynąć i to zmienić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jakoś jest tak, że bierzemy te złe scenariusze, czy to nie wpływa z naszego narodowego charakteru? Oj wypływa, ale to my mamy moc, żeby to zmienić. Musimy kończyć, bardzo przesadziłyśmy z czasem, więc cieszymy się, że jesteście, dziękujemy za komentarze. Zawsze można jeszcze komentować po zakończeniu transmisji. Madzia pisze, wow dziewczyny, jak ja się cieszę, że mogłam dziś to wszystko usłyszeć, od razu mam chęć do budowania siebie. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo. Wszyscy nawzajem na siebie wpływamy, serca wysyłamy, walentynkowe, budujące miłość własną, przede wszystkim miłość własną. Możemy być dla siebie walentynkami. To tak na marginesie, bo zbliża nam się Narodowe Święto Walentynkowe. Natomiast otwórz się na zmiany. Czy marzenia mogą nam pomóc otworzyć się na zmiany? Jasne, dlatego warto je mieć, bo budują naszą wizję siebie już we wzroście, nie zamykają nas tu dzisiaj, w naszej sytuacji, w której jesteśmy dziś, ale mogą nam pomóc otworzyć się na inne, lepsze sytuacje. Teresa Byczek, poznawanie siebie jest procesem, który trwa całe nasze życie. Warto rozmawiać z innymi, bo w ten sposób też mierzymy się ze swoimi słabościami i zaletami. Przepiękne komentarze, bardzo serdecznie dziękujemy. Wioletka, piszesz mi tutaj, że musisz uciekać, więc szanując twój czas, nasz czas, nas wszystkich, będziemy się żegnać, ale zapraszamy jeszcze do komentarzy, jeśli chcecie, żeby z was coś wypłynęło, bo wiecie, to jest czasami tak, że po prostu musi się udrożnić, musi wypłynąć, zapraszamy do tego, bo może czasem twój komentarz komuś bardziej pomóc niż cała ta nasza transmisja. Tak bywa i to jest piękne. Wioletka Ronowska, ciebie można spotkać na Facebooku, można do ciebie napisać, umówić się na sesję również neurocoachingową, więc zachęcam do tego absolutnie, bo widzicie, jaka to jest osobowość. Ona zbudowała... Ja muszę już uciekać, także przepraszam najmocniej. Pozdrawiam. Pamiętajcie, Bóg nakazał nam kochać swoich wrogów. We mnie to wybrzmiewa, więc zaczęłam kochać siebie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, ja bardzo, bardzo lubię takie zdanie Pogo powiedział. Pogo mi też to właśnie uświadomiło, to zdanie Pogo. Odkryliśmy wroga i jesteśmy nim my.
Obyśmy nie byli sobie wrogami, kiedy jesteśmy jeszcze w trudnej sytuacji, bo sobie wtedy dokopujemy, kiedy jesteśmy w sytuacji, może na etapie życia, może w okolicznościach, które powinniśmy i chcemy zmienić, to obyśmy byli dla siebie wtedy przyjaciółmi, a nie wrogami, bo możemy sobie dokopywać jeszcze bardziej. A świat na zewnątrz jest wystarczająco okrutny. Nie? Piękne spotkanie, bardzo wartościowe. Dziękuję, pisze Madzia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Cudowności, dobrego weekendu. Kto ma chęć, zapraszam do udostępniania. Dzielmy się tym wszystkim. Kto ma chęć, a nie ma jeszcze dziennika, to zapraszam na www.drotozo.pl. Kto ma chęć budować siebie, to zapraszam do uczestniczenia w tych transmisjach od poniedziałku do piątku około godziny 9. Każdego dnia, słuchajcie, każdego dnia, bo to jest praca bardzo inspirująca na marginesie, ale każdego dnia to budowanie siebie, żeby było mocne, żeby było permanentne, żeby było, wiecie, stabilne. Cudowności, dziękuję, że jesteście. Miejcie wspaniały, wspaniały weekend.